Hej wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was na luźniejszy odcinek, dlatego że w sumie jeden komentarz, który ostatnio przeczytałam, skłonił mnie do nagrania tego odcinka, dlatego że uzmysłowiłam sobie, że ostatni portret, który rysowałam kredkami, przypadł chyba na lipiec 2021 roku. Rozumiecie? I tak sobie myślę, o kurczę, rzeczywiście dawno nie sięgałam po kredki i nie robiłam nimi portretów. Nie wiem, jak do tego doszło. Chyba mam troszkę mniej... Czemu tutaj pająk mi się wspina po oknie? Gdzie on jest? Z tyłu czy z przodu? A nie, dobra, to jakaś muszka, nie pająk. Ale dobra, no właśnie, bardzo dawno nie sięgałam po kredki i nie rysowałam portretów i myślę, że nadeszła pora na spróbowanie znowu tej samej techniki. No wiecie, jak się robi długą przerwę, to może nie wyjść tak, jak się to trenowało cały czas, no bo ja naprawdę robiłam tych portretów bardzo, bardzo dużo, uwielbiałam je rysować i wiem, że ostatni taki portret, który się zabrałam tak bardziej na poważnie, wiecie, to było takie w ogóle moje postanowienie na 2021 rok, że będę robić tyle portretów na formacie A3, a wyszło, że, nie wiem, zaczęłam jeden i go nawet nie skończyłam. Zresztą nagrałam na ten temat TikToka. Ale cóż, dzisiaj biorę w końcu te kredki w dłoń, papier i rysuję. Nie robię żadnego podkładu, tylko wszystko od A do Z kredkami. Jeżeli spodoba Wam się ten odcinek i chcecie widzieć więcej, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, aby być z nim na bieżąco, bo filmy pojawiają się aż 2 razy w tygodniu. Tak pomyślałam, że w tym filmie pogadam trochę o motywacji i o tym, co się dzieje teraz w internecie takim artystycznym. No i troszkę o moich przemyśleniach i o tym, dlaczego tak dawno w sumie nie rysowałam takich portretów realistycznych samymi kredkami, tylko zabierałam się za różne inne rzeczy. Ale zanim do tego przejdę, dzisiaj do narysowania wybrałam sobie zdjęcie Johnny'ego Deppa i tak mnie jakoś zainspirowało tymi kolorami i tym, że jest zupełnie inne niż do tej pory rysowałam. To znaczy mamy tutaj dosyć dobrze widoczną teksturę skóry i ja bardzo często lubię wybierać takie w sumie nieskazitelne, wiecie, coś takiego, co naprawdę pięknie wygląda, takie wygładzone i w ogóle, ale taka przyszła mnie chęć na stworzenie właśnie czegoś zupełnie innego niż zazwyczaj i do tego, jak widzicie, mamy tu mężczyznę. A mężczyzn na moim kanale nie pojawia się zbyt dużo. Znaczy w moich rysunkach również, no bo też tak jak wiecie, jeżeli oglądacie moje filmy na bieżąco i śledzicie mnie od dawna, to zawsze Wam powtarzam, że ja jakoś tak bardziej, że tak powiem, pewniej czuję się przy rysowaniu kobiet niż mężczyzn. I też Wam wspominałam, że rysowanie kobiet daje mi większą swobodę, dlatego że myślę, że mogę zrobić po prostu więcej rzeczy, jakichś innych szczegółów, różnych rzeczy, niżeli bym zrobiła to przy mężczyznach. Więc dzisiaj tak wyszłam troszeczkę z mojej strefy komfortu, ale dobrze mi to zrobiło i też jakoś potrzebowałam tego po tych wszystkich rysunkach bajkowych, wyzwaniach, jakichś testach przyborów. I wiedziałam, że sięgnę po inny kolor papieru niż biały. Do tego zdjęcia zdecydowanie bardziej mi pasował niż sama biel. I chyba pierwszy raz rysuję na tym kolorze. Zresztą, jeżeli chcecie wiedzieć, jakich rzeczy używam, to zawsze wszystko jest w opisie, ale to też chyba już wiecie, jeśli jesteście na bieżąco. Natomiast jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, no to jeśli zastanawia Was, czego używam, to wszystko jest wypisane na dole w opisie. No i ten papier jest dosyć gruby, ma taką widoczną strukturę, no może nie aż tak widoczną jak na przykład taki papier do akwareli cold pressed, ale jest tak, bym powiedziała, że pośrednio gładki. Troszkę tej struktury widać, ale jest zdecydowanie bardziej w tę gładką stronę. Chyba już tak mniej więcej podzieliłam się z Wami tymi technicznymi rzeczami, czyli co tu rysuję i czym, więc możemy przejść do takich bardziej przemyśleniowych i jeżeli chodzi o moje rysowanie portretów, no to tak jak Wam wspominałam na samym początku, kiedyś tworzyłam ich na potęgę, po prostu hurtowo, miałam z tego taką ogromną przyjemność.
No i też jakoś się przyzwyczaiłam też do tych kredek. No nie wiem, ciężko jest mi to opisać, ale rysowanie kredkami portretów zawsze, zawsze sprawiało mi przyjemność i uwielbiałam łączyć kredki. No przeważnie zawsze po nie sięgałam. Teraz mam też troszeczkę więcej przyborów niż zazwyczaj i mam większy wybór, więc no te kredki poszły też troszeczkę w odstawienie. Ale również w moim życiu się trochę pozmieniało i też mam zdecydowanie mniej czasu na takie siedzenie i dłubanie w jednym rysunku non-stop kilkanaście takich dobrych godzin. Nawet bym powiedziała, że czasem i kilkadziesiąt, no bo wiecie, jeżeli wybieram jakiś format A3 czy też większy, to wtedy już trzeba jednak poświęcić zdecydowanie więcej czasu, jeżeli na przykład rysujemy kredkami, które nie mają zbyt dużych rysików i trzeba się nimi nadłubać, poprzyciskać. I tak to właśnie jest. Powiem Wam, że pierwszym moim takim spostrzeżeniem po powrocie do kredek i rysowaniu portretu było to, że bardzo bolała mnie ręka, bo przyciskałam dosyć mocno te kredki, żeby jakoś tam tę teksturę papieru zakryć i później no, musiałam zrobić sobie trochę większą przerwę, żeby ta ręka odpoczęła. No, generalnie wzięłam w ogóle polichromoski, więc one są jak najbardziej super do rysowania, są takie... No niby twardsze, ale jednak kiedy się je przykłada do kartki, to są bardziej miękkie. Jeżeli je macie, na pewno wiecie, o co mi chodzi. No i dobrze się je ze sobą blenduje i to też była fajna odskocznia od testowania nowych rzeczy. Bo te kredki znam, bardzo lubię, mam je od wielu lat. No i Wam je również polecam, jeżeli chcecie wejść w wyższy level w kredkach, to no myślę, że te Wam się powinny spodobać. Oczywiście nie wspominając o luminensach z karandaszu, bo to jest już totalnie wyższy level, ale polichromoski jak najbardziej są super. Przechodząc dalej i też zahaczając o ten drugi temat, czyli to, co się dzieje w internecie artystycznym i dlaczego ja nadal nie robię aż tylu rysunków, portretów kredkami. No tak patrząc dookoła, analizując co się dzieje, wszystkie algorytmy, zasięgi i tak dalej, to jednak w social mediach nie są widziane aż tak rzeczy, w które wkładamy tyle czasu. Po prostu jest tutaj potrzebny pomysł, jest to, żeby się nie narobić, ale żeby był jakiś efekt. Nie wiem, wydaje mi się, że w ogóle bardziej lubiane do oglądania są jakieś szkice, niżeli takie dopracowane rysunki, gdzie spędziliśmy naprawdę wiele godzin. Później, kiedy to wrzucimy, okazuje się, że ten zasięg jest naprawdę mierny i no, powiedzmy sobie szczerze, lepiej jest poświęcić mniej czasu i wrzucić trochę więcej tych rysunków, niż spędzić tam kilkanaście, kilkadziesiąt godzin nad jednym rysunkiem i wrzucić jeden post. Algorytmy tego nie lubią, jeżeli wrzucamy bardzo rzadko posty, co w sumie ja robię też od jakiegoś czasu. No nie ma już postów co dwa dni, tak jak kiedyś na moim Instagramie. Teraz staram się wrzucać raz na tydzień chociaż cokolwiek. Może z dnia na dzień będę próbowała tego więcej, bo teraz niestety na Instagramie bardziej królują te rolki, reelsy, czyli coś takiego jak jest po prostu na TikToku, gdzie dodajemy filmik, krótki filmik z muzyką, no i to jest zdecydowanie bardziej promowane przez Instagram niż to, czym był pierwotnie, czyli zdjęcia. I powiem Wam, że to jest naprawdę smutne, bo ja bym chciała oglądać Instagram dla zdjęć, a nie non-stop właśnie te rolki. No i teraz twórca jest zmuszany do wrzucania tych filmików, no bo jak inaczej tutaj dotrzeć do grona odbiorców, kiedy sam Instagram nie poleca nam zdjęć, tylko wrzuca właśnie te rolki, filmiki i filmiki. No ale cóż, trzeba iść z biegiem czasu, na moim Instagramie też pojawia się już coraz więcej tych filmów i mniej zdjęć, znaczy też staram się oczywiście wrzucać zdjęcia, bo to też nie o to chodzi, żeby iść ślepo za tym, co no, mówi nam Instagram. Ale no nie wiem, czy mnie rozumiecie, czy macie też podobne przemyślenia, możecie mi napisać w komentarzach, co o tym sądzicie, jak patrzycie teraz na Instagram, czy Wam się to podoba, czy też nie, z perspektywy twórcy i też z perspektywy obserwatora, że jest więcej tych filmików niż zdjęć, że bardziej one są promowane i no nie wiem, czy powinno to jednak zostać na tym TikToku, a nie przechodzić na Instagram. No nie wiem, ja mam w sumie takie mieszane odczucia. Ciężko jest mi teraz powiedzieć, no ale tak jak Wam mówiłam, właśnie rysowanie takich portretów, które zajmują bardzo dużo czasu, jest mniej miarodajne, jeżeli chodzi o
dotarcie do tych odbiorców. Oczywiście dla siebie rysowanie takich rzeczy jest zdecydowanie bardziej rozwijające, pozwala utrzymać tę systematyczność i technikę. No i jasne, warto wrzucać to, co się tylko chce, ale też czasami fajnie jest spojrzeć, jeżeli więcej osób polubi, jeżeli więcej osób Wam skomentuje i będzie im się podobał ten rysunek, niż wrzucicie taki, gdzie staraliście się naprawdę wiele godzin, a odbiór będzie marny. I też bardzo podobnie jest na YouTubie, ale na YouTubie to już chyba zauważyłam od dawna, że jeżeli wrzucałam jakiś speed drawing taki zwykły, z gadaniem, z opisywaniem, to był mniej klikalny niż takie wyzwanie, czy coś nowego, dziwnego. No wiecie, w tym przypadku rozrywka wygrywa zdecydowanie. Mam nadzieję, że nie odbierzecie tego filmu jako jakieś narzekanie, bo chciałam po prostu się podzielić z Wami moimi przemyśleniami. Jeżeli już rzucam taki speed drawing, no to myślę, że jest fajnie coś tam posłuchać, niż tylko opisywanie jakichś przyborów, tego co robię dokładnie, a podzielenie się właśnie moimi spostrzeżeniami. Dajcie mi znać, co sądzicie właśnie o takim czymś i czy na przykład przy takich speed drawingach mogłabym zrobić Q&A, czy cokolwiek innego, też mi napiszcie, albo jeżeli macie jakiś inny pomysł, co mogłabym w trakcie tego mówić, robić i tak dalej, no to też jestem otwarta na Wasze propozycje. Także sekcja komentarzy należy do Was i ja będę na to czekać. I tak podsumowując, powiem Wam, że naprawdę cieszę się, że usiadłam do tego portretu, bo poczułam, jak bardzo lubię je robić, mimo tego, że może moja technika troszeczkę się cofnęła, no nie jest to aż tak fajne, jak było to na przykład rok temu czy dwa lata temu, ale też pamiętajmy, że jeżeli czegoś nie robimy regularnie, to może się cofnąć albo zostać na podobnym poziomie i nie będziemy tego szkolić, to nie będziemy się po prostu rozwijać. Że tak powiem, nic samo nie przychodzi. No dobrze, i na dzisiaj to już wszystko. Napiszcie mi, czy lubicie oglądać właśnie moje takie speed drawingi, gdzie rysuję coś niekoniecznie wyzwaniowego, czy nie testuję nowych przyborów. No bo ja Wam powiem szczerze, że one są chyba najmniej oglądane na moim kanale, więc też za bardzo nie chcę się za to zabierać, bo wiem, ile one właśnie czasu potrzebują do stworzenia. Zapraszam Was też na mojego Instagrama i TikToka, gdzie pojawiają się różne rzeczy na bieżąco, rysunki, zdjęcia i relacje, a my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9. Także do zobaczenia i pa!